Znajdujemy się w Belwederze, w sali pompejańskiej, najbardziej reprezentacyjnej sali pałacu i chcemy powiedzieć kilka słów o bardzo wartościowym komplecie mebli, które zostały w tej sali umieszczone. Jest to jeden z trzech cennych kompletów, które służą prezydentowi RP jako meble reprezentacyjne. Zostały zamówione w Paryżu w 1820 roku. I są to meble, które cechuje niezwykła ornamentyka, bowiem oprócz złota płatkowego, jakie użyto do wyznaczenia konturów tych mebli, to użyto również tutaj brązu cyzelowanego i złoconego w ogniu. To jest po prostu bardzo rzadka cecha, też świadcząca o bogactwie tych mebli, o przeznaczeniu ich do pomieszczenia, które było bardzo wysoko w hierarchii pomieszczeń pałacowych. To zadanie, które otrzymaliśmy, aby wybrać tkaninę na te meble, to jest zawsze zadanie bardzo trudne, bo z jednej strony trzeba się odnieść do historii, do dokumentów archiwalnych, a z drugiej strony sprostać oczekiwaniom współczesnych użytkowników i to nie zawsze jest łatwe do pogodzenia. W wyborze tej tkaniny kierowaliśmy się tym, co zrobiono w okresie międzywojennym. Dokładnie tkaninę o takim kolorze i podobnym motywie wybrano w dwudziestoleciu międzywojennym, a te meble służyły prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu w Zamku Królewskim. Jest to wspaniały komplet, który ma te same proporcje, ten sam poziom artystyczny, jak pozostałe dwa, o których opowiadaliśmy.